Cześć Wam, witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Paweł, to jest oczywiście SimCity, miasta przyszłości. Moje Tamarin Island. Dobra, tam dalej nie patrzę, bo oczywiście są zawsze większe budynki od moich. Moje małe miasteczko, moja mała wieś, która stopniowo się rozbudowuje. Ostatnio bawiliśmy się w zwiększanie wartości terenu. Troszeczkę zwiększony ten, wartość terenu została zwiększona, ale niestety na razie nic to nam nie dało. Zobaczmy, tutaj mamy budżet, obligacje. Można by wziąć i spłacić już tutaj te obligacje. Mamy w tym momencie 300 tysięcy do wyjęcia. Maksymalnie oczywiście. Maksymalnie 300 tysięcy możemy wyjąć z tego. Tutaj tyle co pamiętam, ratusz jest już rozwinięty maksymalnie. W regionie oczywiście, niestety nie u mnie. U niej nie jest rozwinięty, ale będzie. Myślę, że będzie. Zobaczmy, jak tam nasze badania, jakoś tam działamy. Potrzebujemy zamożnych. Elektrownia sobie radzi? Niezbyt. Średnio, tak? Można by dorzucić jeszcze jeden wiatrak, turbinę właściwie. 10 tysięcy. Ok, mamy już nadwyżkę. Tutaj jest ok, tu jest ok. Ze śmieciami jest. Na razie powiedzmy, że będzie dobrze. Jeszcze jest sporo czasu. Ewentualnie możemy dorzucić jeszcze jeden pojazd, tak? Czyli dorzućmy jeszcze jedną śmieciarkę. A niech będzie tutaj. Dobra. Zobaczmy, jak tam nasze służby porządkowe. Na razie jest ok, jakoś działają. 40, 120 tysięcy. Zobaczmy, co my tu mamy. Mamy już tak, mamy szkołę podstawową, która już funkcjonuje. Później można by dać szkołę średnią, ale niestety na to musimy zarobić. A zarabiać trochę będziemy musieli. Zobaczmy, co my tu jeszcze możemy zrobić na chwilę obecną. Kolej. 1000 dziennie. No nie jest źle. Nie jest źle. Zobaczmy transport. Więc tak, autobusy sobie funkcjonują. Czy wy to widzicie? Patrzcie, ile tych... Co to wszystko jest? To są burmistrzowie? Nie, co to jest? Aha, nie, to jest... Aha, to są autobusy. Tylko że oznaczone, że z innego miasta, tak? Sporo tego. Sporo tych autobusów tutaj. I bardzo dobrze. 30 minut oczekiwania na autobus, czyli mniej więcej tyle co w rzeczywistości. Pociągi 20 minut. Można by wrzucić maglev, ale maglev na razie jest zbyt drogi. A miasto zbyt biedne. Zobaczmy sobie tutaj, co tu się dzieje. Elektronika? Niestety nie, sorry. To ma być miasto tak naprawdę turystyczne, więc muszę skupić się na głównie turystyce. Dlaczego tak się powoli rozbudowują? Nie rozumiem tego. Strasznie powoli to idzie, ta rozbudowa. Potrzebuję funduszy. Zobaczmy, żeby dać na przykład... chociaż nie, moment. Zobaczmy sobie... Hazard. Mogę dać KG hazardu już. Kasyno jedno, kasyno drugie. Żeby dać te lepsze, KG jest potrzebne. Ok, więc damy KG, kasyn. To kosztuje 450 na godzinę. Nie jest dużo,
ale będę mógł dać właśnie te moje ulubione, szykowne kasyno. Chociaż moment, przed chwilą chyba widziałem, że w regionie już jest, tak? Coś tam się pojawiło. Nie. Dobra. 37,5 tysiąca, musimy chwilę poczekać. Najbardziej mi się opłaca dać szykowne kasyno. W tym momencie mój zarobek powinien znacznie wzrosnąć z kasyn. Na chwilę obecną jest to około 7 tysięcy i 10, nie, 20 tysięcy. No. Także nie jest to zbyt dużo. Jeszcze jakiś budynek do wyburzenia mały. Dobra, 47 tysięcy. Możemy dać KG hazardu. Pamiętajmy jednak, że rozbudowa KG też wymaga miejsca. Czyli gdzieś, gdzie nie będzie to przeszkadzało. A niech będzie tutaj. Zobaczmy, co my tu możemy tak. Możemy dać znak KG hazardu. Jak najbardziej damy. Elegancko będzie to wyglądało. Och, jak epicko. Nie no, może przesadzam, epicko to jeszcze nie. 140 tysięcy na szykowne kasyno, które musi powstać. Obowiązkowo. Nie wiem, czy tutaj koło szkoły akurat to jest dobry pomysł. Ile to miejsca zajmuje, bo zapomniałem. Sporo. Spory placyk. Czyli tutaj właściwie tą szkołę moglibyśmy wyrzucić i tutaj dać tfu, szkołę. Salon hazardu wyrzucimy. Na razie daje mały zysk, także nie jest potrzebny. Dobra, jeszcze musimy wziąć kredyt. 140 tysięcy. Tu weźmiemy sobie setkę. Tu weźmiemy sobie setkę. Dobra. I teraz tak. To wyburzymy. Salon hazardu poleciał. Wrzucimy sobie szykowne kasynko. Och, kurczę. Chyba tak będę musiał to zrobić, żeby tu się zmieścić z tym wszystkim. Okej, okay, mamy szykowne kasyno. Niech zatrudnią, bo mamy mały przepływ gotówki w chwili obecnej. Przede wszystkim tutaj musimy też rozbudować to, dodając przede wszystkim migający znak, ewentualnie neon kasyna. Myślę, że damy migający znaczek za 4000. Salon pokera, co tu jest? Salon gry w kości. Zamożnych, niezamożnych. Pokoje, pokoje. Szykowne pokoje parter. 7000, 110. Dobra, dajmy te pokoje szykowne. Tylko nie wiem, czy tutaj, czy tutaj, czy tutaj. Jak to zrobić? Tutaj damy. Chyba tak. Ewentualnie tutaj, bo tu jest szkoła, więc się nic nie rozbuduje. Czyli damy za 7000 takie pokoiki. Są one dla niezamożnych. To są dla średnio zamożnych i dla zamożnych. A to jest dla niezamożnych hazardzistów miejsce do gry. Ewentualnie dla zamożnych. Dobra, zostawmy na razie tak. Zobaczymy, jak to się rozwinie i jakie będą wpływy z tego szykownego kasyna. Musimy bowiem najpierw spłacić ten dług, który wtopiliśmy. Chyba, nie wiem, zobaczymy. Muszę sobie z bliska zobaczyć, jak to kasynko wygląda. Widzę, że tłumy już się tam zwaliły. No, może być. Jeszcze troszeczkę urośnie tutaj do góry, tak żeby lepiej to wyglądało. Ale tłumy już się zwaliły, no. Jakiś zysk będzie. Na razie straty. Przyspieszymy czas, zobaczymy, jak to wyjdzie. Turyści 207, 209 na 450. Powoli przyrasta.
Mamy już zysk na plusie. Najwięcej mamy średnio zamożnych turystów. Wypadałoby zwiększyć, że tak powiem, przepustowość tego dla średnio zamożnych. No właśnie, tutaj musimy dać KG Kasyn dział gier. No właśnie, jeżeli będzie, muszę dać, rozbudować KG Kasyn, dodać dział gier i wtedy będę mógł z pewnością bardzo fajnie zarabiać, bo na chwilę obecną widzę, że większość hazardzistów jest średnio zamożnych i brakuje dla nich miejsca. To bardzo źle. To bardzo źle. Bo moglibyśmy czerpać większe zyski w tym momencie. Dobra, musimy. Aha, tu, aha, i tutaj jeszcze dział noclegów trzeba by rozbudować. Okej, okay, dobra. Zrobimy takie Vegas. Takie Vegas w dżungli, nie na pustyni. Troszeczkę dziwnie, ale. Ale myślę, że będzie dobrze. Zobaczmy, kiedy mogę rozbudować. Och, zatrudniają. No, come on. 100 tysięcy dzienny zysk na kasynach. No, trochę sporo. Dość duży wymóg do spełnienia. Jaka fajna firma. Kto i z kim spółka z OO? Nazwa? Biznes. Nie wiem, czy to jest. Nie wiem, czy to są spodnie, czy to jakieś maj. Nie. Ciężko powiedzieć, co to jest w ogóle. Okej. Okay. Niech pracuje kasynko. 20 tysięcy dziennie. Super. 150, 200. Okej. Okay. Czyli tak naprawdę mógłbym jeszcze dołożyć sobie tutaj dla graczy niezamożnych 5 dostępnych. Salon pokerka. Czemu by nie? Tu nie zmieszczę, ale tutaj tak. Salon pokera. Salon gry w kości też będę musiał dać, tylko kwestia teraz rozbudowy tego KG. Jeszcze 4 mogę dać, tak? Czyli właściwie mógłbym jeszcze dorzucić tutaj gdzieś coś takiego pięknego. Pojemność niezamożnych 180. Zobaczmy, jak będzie przerastała ilość. Jeżeli dojdziemy do tych 330 graczy niskodochodowych, czyli niezamożnych, to myślę, że można rozbudować. Z godzina 8 do z rano teraz. Jest poranek, także. Oho, galeria się buduje. Nie ma sensu rozbudowywać. Ale to nie te godziny po prostu, nie w tych godzinach. W tych godzinach mamy bardzo mały ruch. Raczej wieczorem. A galeria się gdzieś buduje, chyba to jest to. Także będzie ładne miejsce do robienia zakupów. Sto tysięcy. Proszę bardzo, możemy już spłacić właściwie jeden dług. Będziemy mieli większy przyrost gotówki. I to spory. Teraz poczekamy i prawdopodobnie zrobię tak, że zainwestuję w jeszcze jedno kasyno. Ewentualnie myślę, żeby jakiś wrzucić monument po prostu. Wrzucając, jakby nie było, wrzucając monument, zwiększa ilość turystów. Zwiększając ilość turystów, zwiększy swoje przychody w kasynach. Także jak najbardziej się opłaca. Ktoś mi tam dzwoni, przepraszam was na chwilę, zaraz wracam. Okej, okay, już wróciłem. Możemy kontynuować naszą budowę. Zobaczmy, co my tu mamy. Galeria powstaje. Myślę, że będzie ładna.
Tak patrząc, to wszyscy chyba największe. Chociaż nie. O! Znaczy, ja wiem, czy to wygląda jak galeria? Dla mnie to wygląda jak jakiś urząd, czy nawet szpital. Enterprises. Oh yeah. Dobra. Dobra. Tutaj coś znowu też buduje się. Powoli miasto będzie przybierało na ilości mieszkańców, na wysokości budynków i nie tylko. Co my tu mamy? Mało turystów. Musimy dać więcej turystów. Czyli wrzucamy monumenty. Miejscówka na monumenty już jest. Mamy tutaj po samym środku taki placyk. Taki krąg. I w tym kręgu wrzucimy bardzo fajne monumenciki. O, jaki fajny ten budyneczek. Kurczę, chciałem w takim mieszkać. A u góry jeszcze basen. Byłoby gdzie vlogi robić przynajmniej. No, fajny, fajny. Kurczę. Dobra. Zobaczmy, jak tam monumenty. Jakie są kwoty. KG jeszcze potrzebuje. Aha, sporo. Zobaczmy kulturkę. Stadiony. Nie. Nie. Monumenty. Monumenty mamy tutaj. Centrum Arkeologii Kosmicznej. To jest fajny monument. Właściwie monument. Dodatek taki, który wprowadzi naprawdę sporą ilość gotówki do naszego miasta. Ale jest też bardzo drogi. Duża atrakcja. 280 tysięcy. Pół miliona. Duża, duża. Średnia. Pół miliona. Pół miliona. Kurczę. Chciałbym rzucić coś dzisiaj. Tu jest London Family. 48 tysięcy. Teatr. Dobra, niech będzie teatr. Czyli dajmy sobie teatrzyk. Teatrzyk damy sobie tutaj, bo tu są jakieś mniejsze budyneczki. Tak. Przyspieszymy czas. Zaraz otworzą. Wystartujemy z jakimś przedstawieniem. Coś tam zdobędziemy, jakąś gotówkę. Jakieś grosze wlecą do portfela. No co jest? Czemu się nie zatrudniają? Czyżbym miał za mało stref mieszkalnych? Holender. Potrzebuję więcej mieszkańców. Wobec tego zróbmy może taki myk. Zobaczmy wartość terenów. Czy ja mogę gdzieś jeszcze dać jakieś budynki mieszkalne? Chyba tak. Muszę. Nie mam innego wyjścia. Gdzie by to wrzucić? Gdzie by to wrzucić jeszcze? Dobra, gdzie by to można było zmieścić? Chyba tutaj. Bo tutaj są potrzebni. Zobaczmy sobie, jak tutaj to wygląda w liczbach. Pracownicy. Najwięcej dla niezamożnych. Czyli zmniejszymy ilość stref przemysłowych, skoro nie ma zapotrzebowania na tego typu mieszkańców, no to nie ma sensu, żeby były strefy przemysłowe, tak? Myślę, że logiczne. Tutaj również usuwamy zwykłych mieszkańców. No, come on. Tutaj mieszkańców. I tutaj myślę, że też. Dobra.
Cyk. Zobaczmy, co nam się wybuduje. Aha, tu są jeszcze na razie te budynki. Nie chcę mieć budynku przemysłowego. Tutaj też to usuniemy. Dobra. Okej. Zobaczmy, jak teraz. Coś nam się tu wybuduje? Potrzebuję mieszkańców i to sporo. Dobra, myślę, że to zrobimy bardziej drastycznie. Nie ma co czekać. Nie, tutaj te budynki wylecą. Tutaj sobie wyburzymy. Teraz powstanie trochę budyneczków. Dobra, spada ilość zapotrzebowania na mieszkańców. Stopniowo i powoli, żeby nie zrobić sobie krzywdy, bo później będzie tak, że będzie brakowało miejsc pracy. Dobra, wygląda w porządku. Zobaczmy, jak tutaj teatr. Teatr już za... Nie, jeszcze nie? No come on, no jakim cudem? Okej, już jest. Mam już pracowników. Zróbmy jeszcze taki myk tutaj. Dorzućmy tutaj strefy mieszkalne. I tutaj usuniemy to coś. Zobaczmy, jak tutaj zapotrzebowanie. Jeszcze tak. Jeszcze za dużo. Czyli tak, tutaj usuwamy te strefy przemysłowe. No. Usuń. Ciach. I tutaj strefy dla mieszkańców. I tak by te fabryki splajtowały prędzej czy później, po prostu nie byłoby pracowników, więc wolę mieć mieszkańców i wolę mieć monumenty. Tutaj zaplanujemy imprezkę. Maksymalny zysk 42 tysiące, koszt imprezy 6 tysięcy. Zróbmy to. Zobaczymy, ile osób przyjdzie. Jeszcze szybki podgląd na zapotrzebowanie. Dobra, tam się już budują. Nasze kasynko, o, 56 tysięcy dziennie, dobry wynik, oby tak dalej, jest progresja. Okej. Obecność. 2 turystów na 3 tysięcy, których możemy zmieścić. No, oby to się coś zmieniło. Bo jak nie, to będziemy w plecy o 6 tysięcy. Za mało kupujących. No, brakuje troszeczkę tych mieszkańców. No, muszę zwiększyć niestety. Zapotrzebowanie na strefy przemysłowe nie jest tak duże, jak myślałem. Także to usuwamy. Teraz tak, tutaj myślę, że też usuniemy. I teraz tak, tu jeszcze strefy mieszkalne, tutaj też. Kwestia wyburzyć tylko to, co tutaj stoi niepotrzebnie.
Okej. Co to w ogóle takie malutkie tutaj rzeczy jakieś? Jakaś burdelownia się zrobiła. Dobra. To mogę usunąć. To jest ok. Zobaczmy jeszcze tylko strefy. Czemu tutaj nic nie ma? Nie może być. Aha, ok. Dobra. Dobra, jest powolny spadek. Przynajmniej zaraz będzie. Chyba. Nie, jest ok. Dobra, już spada zapotrzebowanie na mieszkańców. Ech, wartość gruntu jest za wysoka. Stąd mam problemy z niezamożnymi. A Teatr Glob powoli rośnie w siłę. Ale bardzo powoli, więc będę na początku na minusie. Coś tak czuję. Dobra. Już wiem, co mam robić. Także w następnym odcinku będziemy już kontynuować to dzieło. Będziemy rozbudowywać miasto pod kątem turystyki. No tymczasem niech się buduje. Niech się budują domki. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się, na razie.